Czasami po koncercie ktoś przychodzi i mówi, że u nas jest więcej muzyki niż tekstu, a przecież Wojciech trochę narzekają, że jest więcej muzyki niż tekstu, ale ja wtedy odpowiadam, że ojciec był od wczesnych lat zafascynowany jazzem i był melomanem, był fanem jazzu, entuzjastą wielkim i w końcu w ten jazz nie od razu, ale wszedł, zaczął pisać do jazzu słowa. Wojtek był jazzowy, Wojtek był przede wszystkim swingowy. Tak. No taka to była epoka, takie to było pokolenie i ta generacja była swingowa. Tak. On też był swingowy. Czuł jazz. Bo to było widać i to zresztą widać i to słychać po prostu. Teksty, które są tekstami trochę, no, szalenie muzycznymi, prawda, Andrzej? One się znakomicie wpasowują w ten gatunek muzyczny. Na pewno muzyka jazzowa, jakby jazzmeni inspirowali go też w jakiś sposób. No tak, jazzu słuchał w domu. I to go inspirowało. Przecież tak. Pisał teksty do standardów amerykańskich. Tak, tak. To musiał tą literaturę mieć opanowaną. Nie, to, że on to miał opanowane, to on to ubóstwiał. Zresztą świetnie tańczył do swingowych kawałków. Te. To sam pamiętam. Szperając w papierach, oczywiście napotykam na dokumenty, które są mi znane, które opisują, są związane, nie wiem, jeżeli jest to program z kabaretu Dudek, no to wiem mniej więcej o co tam chodziło i tak dalej. No więc szukając tych różnych rzeczy, wyłowiłem wspaniały program z recitalu 69, w którym to recitalu pojawiało się piękne, wspaniałe trio. Adam Matyszkowicz, później Adam Makowicz, prawda? Tak, tak. Czesław Mały-Bartkowski oraz Jacek Ostaszewski. Tak. I moje pytanie jest następujące. Jak tak uznani, wybitni instrumentaliści, improwizatorzy, eksperymentatorzy, jak memu ojcu udało się was złowić? Wojtek był gwiazdą, my byliśmy tylko akompaniatorami. Czy to mogło być tak, że jego kaliber jako twórcy i wykonawcy, jako osobowości scenicznej był tak duży, że wam się chciało grać piosenki? Nie, chyba... Byliście młodzi i chyba nie byliście za bardzo chętni do tego, żeby grać piosenki. Ale trochę to życie artystyczne... To trochę was prowokuje. Nie, to życie artystyczne jest związane ze środowiskiem studenckim. Ono się mieszało cały czas, bo forma po prostu prezentacji, główne sale koncertowe to były właściwie sale związane z klubami studenckimi. Więc być może, że gdzieś zostały zadzierżnięte te przyjaźnie, gdzieś nastąpiły te spotkania, że Wojtek się odważył, nie wiem czy się odważył, zwrócił się do nas, żebyście pograli ze mną, prawda? Czujesz się z jednej strony pentakiem, a z drugiej strony czujesz się takim strasznie dorosłym, no bo przebywasz ze starszymi, prawda? Więc ciągle podglądasz ich, ciągle słuchasz i ciągle chłoniesz, tak jak gąbka, to takie jest trochę. A że życie artystyczne właściwie kwitło w tych środowiskach studenckich. Mhm. Wszystkie formy artystyczne też tam się pojawiały. Prawda? I to w zależności od tego, gdzie mieszkałeś. Czy mieszkałeś w Warszawie, czy mieszkałeś we Wrocławiu, czy mieszkałeś w Krakowie. A że te punkty takie bardzo aktywne, one w jakiś sposób wpływały na rozwój kultury i każde z tych środowisk studenckich wzajemnie się podglądało. Myśmy się przecież bardzo przyjaźnili z Bimbomem na przykład, STS i Stodoła. No Stodoła głównie. Dla mnie, na przykład jeśli chodzi o coś, co by mnie pchnęło do po prostu tworzenia i poświęcenia swojego czasu i energii, to mimo wszystko jednak ten czynnik tego, z kim się to robi, jest dla mnie pierwszoplanowy. Tak, dla niego też był. Nierówno.
Napisaliśmy pierwszą piosenkę w drugiej połowie lat 70. Mhm. Ja grałem wtedy z taką piosenkarką Aneta Łastik. Mhm. I ponieważ ona też była troszkę, ciągnęła ją trochę w stronę bardziej ambitniejszych projektów, to poprosiła Wojtka, żeby napisał jej tekst. A mnie, żeby napisał muzykę. No, napisałem muzykę, ale sam się zdziwiłem, że taki wielki Wojciech Młynarski napisze tekst, to nie wie, kto napisze muzykę, jakiś nieopierzony jeszcze jazzman. Tymczasem okazało się, że nawet lubił ten utwór, wspominał tam kiedyś, że razem napisaliśmy. Inspirowała go jakaś inna sztuka, czy inna muzyka, niż to, co robił najczęściej. Tak. I może dlatego powstał ten właśnie, był parł tak do powstania tego programu Piewnik Komedy, ponieważ no, muzyka trudna, aranżacje rozbudowane, a on w tym wszystkim znalazł się doskonale. I każdy, tak jak powiedziałeś, to były piosenki, melodie z filmów, piosenki, może to właśnie rzeczywiście przesada, tematy filmowe, które on potrafił tak zbudować, w jakiejkolwiek formie byłaby napisane ten utwór, potrafił tak go ładnie opleść tekstem to, że był początek i koniec, sens, idea, logika w tym wszystkim. I jednocześnie nawiązywały te teksty do tytułów filmów. Jedno, co pamiętam, to zawsze przed wyjściem na koncert, a charakterystyczna jego sylwetka, takiego lekka przygarbionego, chudego, wysokiego, z pochylonym trochę głową, ale zawsze mówił: panowie, relaks, relaks, ale taki zaciśnięty miał ręce, takie widać było napięte żyły i tak wychodził. Do dzieła, no i wychodziliśmy. Jak on się czuł, nie wiem.
Gdzieś w naszej świadomości, mojej świadomości rodzinnej, on cały czas istniał, bo w roku 79, kiedy my z żoną wydawaliśmy parapetówę, to Wojtek był właśnie zaproszony na parapetówę, ale po prostu zadzwonił skruszony, mówi: błagam, przepraszam was bardzo, ale nie jestem w stanie przyjechać, bo odbieram syna ze szpitala. No i parapetówka obyła się bez Wojtka. Tak.